Witam Państwa serdecznie. Kolejny dzień przeglądu Dni Krytyki Filmowej w Gdyni. Rozmawiamy o filmach i po filmach. Jest ze mną Małgorzata Muraszko, dziennikarka kulturalna. Dzień dobry. I Łukasz Maciejski, krytyk filmowy. Witam, dzień dobry. Będziemy dla Państwa dyskutować trochę wcześniej. Nie możemy z Państwem się spotkać w sali kinowej. Dlatego te nasze spotkanie odbywa się tutaj i teraz. A rozmawiamy o bardzo ciekawym w tej chwili filmie. Tommaso, ostatni tytuł ikony kina niezależnego amerykańskiego, Abla Ferrari. Film, słuchajcie, który robi naprawdę wielkie wrażenie. Kino autobiograficzne, kino autotematyczne. Film naprawdę pozostawiający, no taki bym powiedziała, niepokój. No tak, bardzo ciekawy i myślę, że długo można by o nim rozmawiać i o kilku rzeczach. Zacznijmy może od tego nazwiska reżysera, bo on jest tutaj kluczowy. Abel Ferrara to jest reżyser, który jest jednym z symboli amerykańskiego kina niezależnego. Zły porucznik to chyba najsłynniejszy jego film z Harveyem Keitlem, ale ciekawych filmów, które stworzył Król Nowego Jorku, czy Maria z Juliette Binoche było więcej. Natomiast Abel Ferrara od jakiegoś czasu przeniósł się do Włoch, mieszka w Rzymie, jest z pochodzenia Włochem i postanowił, to jest niekoniecznie oryginalna, ale no zawsze odważna decyzja, no jakby odkryć się tym filmem. Że to jest film wprost o Ablu Ferrarze, którego gra Willem Dafoe, sportretowanym chwilami z zaskakującym okrucieństwem, z zaskakującą szyderą, byśmy powiedzieli. To można traktować właśnie jako takie konfesyjne wyznanie o mężczyźnie w smudze cienia, nie radzącym sobie z różnymi rzeczami, o tym pewnie opowiecie i ja może też coś dorzucę, ale ważne jest to, żeby to usytuować, że akcja filmu rozgrywa się w autentycznym mieszkaniu Abla Ferrari, że partnerkę bohatera gra żona Ferrari, córka. Miejsca z tych spotkań anonimowych alkoholików, to są miejsca, do których chodził zmagający się z problemem alkoholowego uzależnienia Abel Ferrara. Czyli bardzo klarowne założenie, być może zwodnicze. Być może chodzi właśnie o to, żebyśmy się wszyscy nabrali na taką historię, że ja wam się odkrywam, ja wam mówię o tym, jak nikczemnym potrafię być człowiekiem, jak jestem cierpiący i jak bywam okrutny dla siebie i dla innych. Tego nie wiem, może lepiej, żeby takich rzeczy nie wiedzieć. No, dla mnie jest to jednak szczere i bardzo mi się też podobała forma tego filmu. Zwłaszcza pierwsza część, taka nowofalowa, że właściwie oglądamy takie okruchy zdarzeń o mieście, o Rzymie, o mieszkaniu, o świecie i dopiero gdzieś w tej drugiej, słabszej części filmu, pierwsza jest fenomenalna, tworzy się jakieś stygmatyzowanie, do czego nas te wątki prowadziły. Myślę, że nikt nie zagrałby tak dobrze Ferrari jak Willem Dafoe. Już nawet jest takie wizualne podobieństwo między reżyserem. Tak, ale już dla samej tej roli naprawdę warto obejrzeć ten film. Jest fenomenalny Dafoe w roli Ferrari. Też bohater bardzo niejednoznaczny, bo no, widzimy go jako ucznia języka włoskiego, który przychodzi do swojej ulubionej kawiarni po espresso, który zajmuje się córką, gotuje obiad dla żony. No fantastycznie. I z drugiej strony mamy ten odwrót, no, pokazujemy jakim skrajnym bohaterem jest, że ma swoje grzechy na sumieniu i swoje fantazje na sumieniu i też no, dla mnie to jego fantazje erotyczne, miałam takie momenty, że byłam aż obrzydzona niektórymi z nich, ale też to pokazuje, że jednak reżyser potrafi się rozliczyć ze sobą i potrafi pokazać, jakie błędy popełnił, spojrzeć na siebie z perspektywy, do czego trzeba odwagi, żeby powiedzieć przed światem, hej, nie jestem krystalicznie czysty, mam swoje na sumieniu, ale staram się jakoś to naprostować,
i walczę wciąż ze swoimi demonami. Wiecie, ten bohater, my wiemy oczywiście, że to jest alter ego głównego, alter ego reżysera, natomiast no to jest bardzo fajnie, ciekawie sportretowany bohater, to jest fajny gość, on właśnie uczy się tego włoskiego, jest taki w ogóle bardzo przyjacielski, pomocny tym koleżankom na terapii, bardzo, bardzo czuły, bardzo opiekuńczy, kochający i w tej drugiej części z każdą sceną jego coraz bardziej, coraz lepiej poznajemy, układa nam się rzeczywiście taka jego cała historia. Ja mam takie wrażenie, że na tych terapiach AA to każdy troszeczkę mówił o tym Ablu, tak? O tym bohaterze. I to jakby do czego zmierzam, to, że ten bohater rodzi nam się w tym filmie jakby na nowo. Zobaczcie, on 6 lat jest czysty. On ma koło 70, on dopiero 6 lat nie bierze, nie pije. On się tak naprawdę uczy życia na nowo, więc ja mam takie wrażenie, że my oglądamy trochę małe dziecko, które próbuje być już dorosłe, ale całe życie uciekło. I stąd właśnie te jego demony, które z niego wychodzą. Ta zawiść, ta zazdrość, bo jemu zostało mało czasu, on ma żonę, która jest ponad połowę, słuchajcie, młodsza od niego. Jak on ma 70, to on ma bodajże 29 lat. Dziecko ma 2 lata. Także tu tak naprawdę widzimy postać męską, która rodzi się na nowo w wieku 70 lat i która przeżywa ogromny kryzys męskości. Ogromny kryzys wewnętrzny i właśnie tej roli mężczyzny. Ja mam wrażenie, że on też nie chce w tym swoim drugim życiu popełniać błędów z pierwszego życia. Dlatego chce być obecny przy córce, chce być kochający, chce zaufać swojej żonie, partnerce. Opiekuje się nią do tego stopnia, że też nie zauważa, że próbuje jej narzucić swój styl życia. No, on jej mówi, nie, 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 ja ci zamówię taksówkę, nie pojedziesz metrem, ja ci będę mówił, jak masz żyć. Widać, że bardzo się stara i że przechodzi jakiś też wewnętrzny kryzys, ma swoje wewnętrzne walki. No, też trudno mi powiedzieć, jak bardzo te jego grzechy czy słabości z pierwszego życia przed ewidentnie przyjazdem do Rzymu, na ile potrafi się od tego odciąć i na ile jednak potrafi narodzić się czysty na nowo. Tam jest taki moment właśnie na tej terapii, kiedy jego koleżanka mówi, my uzależnieni potrafimy być albo dominujący, albo jesteśmy zdominowani. Nigdy nie jesteśmy tak po środku, nie umiemy nawiązać tych partnerskich relacji. To jest dla mnie ten klucz właśnie do tego, o czym opowiadałeś, że on jest taki zaborczy w stosunku do swojej żony, do swojego otoczenia, do swojej rodziny, co gdzieś tam też rodzi u niego agresję. Także no, film, który tak naprawdę jest jedną wielką terapią. No ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że to nie jest niewinne baraszkowanie w młodości, używki i narkotyki i alkohol w tym znaczeniu, że to przecież nie odkrywam tutaj nic specjalnie szokującego, że konsekwencje takiego picia czy ćpania czy innych uzależnień, wszelkich uzależnień praktycznie, nawet jeżeli odstawimy to lepiej wcześniej niż później, one są kontynuowane w dalszym ciągu życia. I ja mam na przykład znajomych czy przyjaciół nawet, którzy no widzę, że sobie z tym nie poradzili. Oni mogą nie pić, nie wiem, 15 lat, ale i sami o tym już, to jest ta przewaga, że otwarcie o tym mówią, że przepraszam cię stary za moją histerię albo za moją agresję, albo za mój skrajny introwertyzm, zmiana z osoby szalenie towarzyskiej, ponieważ no tak już jest. Efekt mojego uzależnienia. Tak, tak. Ta postać jest wiarygodna, grana przez Willema Dafoe. Zresztą to jest kolejne ich spotkanie. 409 w takim filmie grał. No jeszcze przed nami następne, ale o tym filmie. Tak, no, najnowszy film, tak, no, też gra, ale o tym filmie Cicho. Był na ostatnim festiwalu Berlinale.
Jeszcze, Ferrari, tak? Tak, kolejny. Tak. Jeszcze się nie doszukałam polskiej dystrybucji, także musimy chyba chwilę poczekać. To ja widzisz, nie wiedziałem. To myślę, że w tym portrecie, czy to Abla, czy Willema, bo myślę, że i on też tam parę groszy dorzucił, no są dosyć powszechne uzależnienia cywilizacyjne i myślę, że przez to też ten film ma jakąś taką energię, która jest nie do podrobienia. Właśnie Ferrara ma, jak sobie przypomnimy, ten jego najsłynniejszy film, czyli Złego porucznika, przerażający film, ale też bardzo w gruncie rzeczy chrześcijański, ja bym powiedział, przy całej ostrości i całej brutalności tego filmu, wyzwaniu i chęci oczyszczenia się. Też mamy taką wizję w tym filmie, właśnie, pamiętasz? Wizja zawieszenia na krzyżu. On jest jednak Włochem z pochodzenia i myślę, że on tego szukał w tych kilku dekadach, które spędził w Stanach Zjednoczonych i swojego życia, takich najbardziej twórczych i w tym, co robi teraz, bo nakręcił jeszcze film o Neapolu, bardzo, bardzo ciekawy dokument, to on też szuka tego odkupienia, tej sfery, która właśnie jest pozaracjonalna. A już osobną rzeczą, która w tym filmie bardzo mi się spodobała, dawno temu ten film oglądałem właśnie w Karlowych Warach w zeszłym roku, czyli w maju zeszłego roku. Wielu pewnie nie pamiętam tak dobrze jak wy, ale pamiętam na przykład takie sceny, jak on idzie ulicami i ten Rzym, który jest jakby tradycja portretowania Rzymu. I to niekoniecznie chodzi mi o Wielkie Piękno czy o Felliniego, ale generalnie pokazywanie tego Rzymu jako miasta, jednej z najpiękniejszych miejsc na ziemi. A on w tym filmie, Abel Ferrara, portretuje ten Rzym jako autochton. To znaczy ktoś, kto nie zauważa tych piękności, bo on tam mieszka. Turystycznych obrazków, turystycznych właśnie, wizytów. Idzie ulicą i ta ulica jest po prostu ciekawa. Pamiętam, to w moim wspomnieniu z tego filmu zostało takie światło, które mi gdzieś wchodzi w oczy. Słońce, o które nie trudno w Rzymie. Ale to jest miasto oswojone i zarazem okrutne, bo nie ma tej rozgrzeszającej wszystko urody. Fontanny di Trevi, miejsc, które doskonale znamy z kina i z życia, bo wszyscy pewnie byliśmy w Rzymie, albo wielu spośród Państwa nas oglądających i nas tutaj byliśmy tam, to właśnie tego w tym filmie nie ma i to jest wspaniałe. Mhm, wiesz, on też mówi na terapii, chciałem zrobić amerykańską wersję La Dolce Vita, że te ambicje artystyczne są bardzo wysokie i gdzieś to pomieszanie Ameryki i Włoch, o których właśnie wspomina, że jest Włochem, który część życia i część twórczości w Stanach miał, to właśnie gdzieś w tym stwierdzeniu amerykańska wersja La Dolce Vita. Ciekawe by to było, nie wiem jakby ten film wyglądał. Mógłby nie mieć takiej głębi pewnie, no bo też nie sięgamy po ten film po to, żeby oglądać piękne obrazki z Rzymu, po to są filmy Woody'ego Allena, ale no, w tym filmie jest rzeczywiście głębia, a to, że Rzym jest pokazany surowo, tylko temu pomaga, bo to nie jest film o mieście, to jest film o bohaterze i przez to, że oglądamy go, jak idzie tymi ulicami, czy jak odprowadza tą koleżankę, czy jak bawi się z córką w parku, to może być zwykły park w innym mieście, czy w Nowym Jorku, czy no w Gdyni może nie, ale to może być park w każdym innym mieście na świecie. I miasto tutaj nie ma być bohaterem, tylko anonimowym tłem dla pewnej historii, która jest opowiadana, którą myślę, że wielu osób może po prostu doświadczać, czyli historia uzależnienia, problemów w związkach, jakiejś też walki wewnętrznej, bo tak naprawdę każdy z nas na pewnym etapie życia na pewno to przechodzi. Historia też takiego męskiego ego właśnie, te ambicje zawodowe, to życie, które gdzieś przeleciało, prywatne, trochę nieudane i które, tak jak właśnie wspominaliśmy wcześniej, próbuje ułożyć sobie teraz na nowo. Tam jest takie piękne stwierdzenie, wyjść ze strefy komfortu i przekroczyć swoje granice. Myślę, że ten film też próbował przekroczyć jakieś granice, bo jest ciekawym obrazem autotematycznym,
Nie ma te momenty wizji, jakichś takich paranoidalnych stanów głównego bohatera. Ładnie to zostało pokazane. Ja też momentami się kilka razy nabrałam. Nie byłam pewna, czy to jest prawda, czy to jest tylko taka jego wyimaginowana rzeczywistość. Przekracza granicę Łukasz, twoim zdaniem, tak w kontekście poprzednich filmów Abla Ferrary? On jest bardzo nierównym jednak reżyserem. No, wspominamy cały czas jednak te parę tytułów. Inna rzecz, że nie, ze względów, myślę, że to był też powód, dla którego wrócił do Włoch, że jemu było coraz trudniej budżetować te filmy, ponieważ no nie są to filmy, na które przychodziliby widzowie, typowy widz amerykański, szuka w kinie czegoś innego i on podejrzewam, nie chcę oskarżać Abla Ferrara, ale coś tam o nim słyszałem i czytałem. Myślę, że nas nie wysłucha i nie wytoczy mi procesu, że on na haju kręcił te filmy. Rzeczywiście, to są takie filmy, które sprawiają wrażenie kilka takich obrazów jego, tych późnych z lat 2000 już, czy końcówki lat 90, że one są kompletny bełkot. To są takie filmy, gdzieś jest ta ostrość i ta przerażająca umiejętność, przerażająca, jeśli myślę o efekcie, umiejętność pokazywania skrajnych emocji albo doprowadzenia aktora do skrajnej emocji i tak, żeby ona była wiarygodna. Niewielu to potrafi, on to potrafił. W Polsce to potrafił na przykład Żuławski, Andrzej Żuławski. To on był twórcą, który się kompletnie zagubił. I nie jestem pewien, czy on się odnalazł, czy ten Tommaso to jest taka jego trochę desperacka próba odnalezienia właściwego tonu, a jak naprawdę nie wiemy, co mamy robić, no to trochę jest tak z pisaniem literatury. Często o tym się mówi, no to szukamy w sobie, to wracamy do siebie, to próbujemy siebie zterapeutyzować, bo ten film jest rzeczywiście jakąś terapią. No jest nie tylko terapią Tommaso, ale terapią kogoś, kto ten film napisał, scenariusz i wyreżyserował, czyli chce spojrzeć na siebie, uważając, że kamera to jest jakby dystans, stwarza taką przestrzeń, która potrafi pokazać siebie w innym trybie niż widzi. Nie mamy do siebie obiektywizmu. Z reguły lubimy siebie trochę bardziej niż powinniśmy. Takie są cechy ludzkie po prostu. I albo coś zrozumieć. Filmowo nie jest to oczywiście przekroczenie, bo już sam Abel Ferrara robił o wiele ostrzejsze filmy, o wiele bardziej radykalne filmy, ale to się naprawdę udało. Ja nie miałam, nie wiem jak wy dziewczyny, ja nie miałam w żadnej sekundzie poczucia, że ktoś sobie, no nie chcę wulgarnego sformułowania robić, co sobie robi tym filmem i to mnie w ogóle nie obchodzi, bo co ja będę jakieś oglądał o jakimś demonach pana Ferrary granego przez dobrego aktora Willama Dafoe. Nie, tu się udało to przekroczyć, że opowiadając o sobie, on opowiada tak naprawdę o tym, na to zwróciłaś zresztą uwagę, o bardzo ciekawym bohaterze. No właśnie, tu zaraz mogłeś, jeszcze chciałabym oddać głos, natomiast to jest właśnie, nie wiem, czy to jest przekroczenie granic, bo pewnie nie on to wymyślił i wcześniej ty jesteś filmoznawcą, ekspertem, to wiesz lepiej. Natomiast dla mnie ten brak takiego mocnego scenariusza, te takie luźne, połączone sceny, te dygresje, to przechodzenie, czy to jest, co jest typowe w filmach autotematycznych, czyli właśnie to przechodzenie z jakiejś takiej fantasmagorii, wizji do rzeczywistości i z powrotem, jakby ja to wszystko, że tak powiem, kupiłam, tak? I historia mnie zaintrygowała, była dla mnie ciekawa i bardzo mi się właśnie podobało, że tak naprawdę z tych wszystkich pojedynczych scen, ale też z wypowiedzi, z różnych sytuacji, niuansów, które dotyczyły innych bohaterów w tym filmie, my tak naprawdę otrzymaliśmy i użyliśmy sobie jak taką układankę dopiero wtedy pełen obraz tego alterego bohatera, reżysera i głównego bohatera, jakby to chyba to jest ten element właśnie tej takiej układanki z wszystkich bohaterów, z wszystkich scen, z wszystkich postaci jego historii, tak? To jest dla mnie tak właśnie. No, też nie wiem, na ile Ferrara przekroczył jakąś granicę swojego komfortu. Na pewno jest to jeden z jego najbardziej autobiograficznych dzieł i tutaj
Już mówiliśmy o tym niejednokrotnie, patrząc na Willema Dafoe, widzimy tam postać reżysera, bo trudno jest się od tego odciąć. Dla mnie to był dosyć ciężki film też przez to, że był poskładany właśnie z różnych wątków, różnych fragmentów. Ale był to na pewno film, wobec którego nie pozostaję obojętna i którego nie zapomnę łatwo, bo po prostu filmy trudne odciskają na mnie znacznie większe piętno niż filmy o mniej skomplikowanych bohaterach, tak z tego wybrnę. Super, dziękuję wam bardzo. Życzę nam, żebyśmy wychodzili z tej strefy komfortu, bo to podobno pomaga i jest pomocne i rozwija. Może też, żebyśmy przekraczali swoje granice. Tommaso, ostatni film Abla Ferrara i koniecznie śledźcie państwo, myślę, że dopiero w przyszłym roku, ostatni tytuł, ale naprawdę zapomniałam tytułu i nie mam zapisanego. Tak, może to ten science fiction, nad którym Tommaso pracował. Nie. Był na festiwalu w Berlinie. Trzeba sprawdzić, proszę państwa, w internecie. Na pewno film też będzie warty uwagi. Dziękuję bardzo.